Gmina Rudniki wciąż zmienia się na lepsze dla swoich mieszkańców i nie tylko. Na jednej z większych inwestycji oddanych do użytku w tym roku skorzystają także podróżni. Dawny przystanek autobusowy zmienił się w atrakcyjne centrum przesiadkowe. Przedtem tak naprawdę był zwykły taki przystanek. Wprawdzie funkcja tego terenu nie zmieniła się mocno, ponieważ też tutaj był przystanek z miejscami parkingowymi. Powstały dwie strefy, gdzie tutaj znajdujemy się, jest strefa oczekiwania dla pasażerów. Natomiast w pozostałej części są parkingi i plac manewrowy dla autobusów. Pojawiła się także poczekalnia wyposażona w elektroniczną wyszukiwarkę połączeń. Jest po prostu udogodnienie fajne, nie? Bo tak można sobie posiedzieć w ciepłym, a tak to przedtem, no to nie szło, nie? Koszt przebudowy wyniósł 2 200 000 zł. 85% kwoty pokryło dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Kolejnym punktem, który stanie się atrakcją nie tylko dla mieszkańców gminy, jest Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi, w którym będzie można podziwiać ciekawe eksponaty. Wozy, umundurowanie, sprzęty, no sprzęty się zmieniają praktycznie z roku na rok, jest coraz to nowsze są i no i trzeba je teraz tu pokazać ludziom, co było kiedyś. Historia jest piękna, trzeba ją pielęgnować, na pewno będą warsztaty, będziemy chcieć na pewno szkolenia robić. Będzie można właśnie w takim budynku. Ekspozycja obejmuje nie tylko sprzęt strażacki, ale i przedmioty codziennego użytku. Trwa przebudowa dawnych magazynów, w których powstanie wystawa. Koszt prac to 1 000 000 zł, z czego połowę pokryło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich. Dobre wieści dla rodziców. Urząd Gminy złożył wniosek o udział w programie Maluch Plus. Dzięki niemu w Rudnikach przy Szkole Podstawowej imienia Andrzeja Wajdy powstanie publiczny żłobek. Liczymy na to dofinansowanie w wysokości 800 tysięcy złotych, gdzie całkowity koszt przedsięwzięcia będzie 1 050 000 zł. Będą dwie sale dla dzieci. Będzie sala sensoryczna oraz tutaj przed budynkiem planujemy utworzyć plac zabaw właśnie dla tych maluszków. W żłobku powstaną 24 miejsca dla maluchów. Oprócz dzieci i turystyki gmina zaczyna inwestować również w ekologię. W ramach działań proekologicznych również przymierzyliśmy się do instalacji takich lamp hybrydowych. To są lampy, które są zasilane ze źródeł naturalnych. To jest koszt około 6 tysięcy złotych. Latarnia w Julian Polu oświetla miejsce spotkań mieszkańców. Jest zasilana energią wiatrową oraz słoneczną. Podobne lampy działają już na terenie gminy. Mamy w punkcie selektywnego zbierania odpadów w Rudnikach zainstalowane takie lampy hybrydowe, które de facto już rok czasu działają i widzimy, że to się sprawdza. Kolejnym zadaniem, które sprzyja zarówno ludziom, jak i przyrodzie, jest budowa zbiornika wodnego w Jaworku. Pełni tak naprawdę trzy funkcje. Funkcję retencyjną, czyli zapobiegacz przed lokalnymi podtopieniami. Druga to funkcja jakby ochrony środowiska naturalnego, czyli stworzyliśmy siedliska wolnobłotne. No i trzecia funkcja to myślę też bardzo istotna, to jest funkcja edukacyjna. Obiekt zlokalizowany jest przy ścieżce rowerowej. Tak naprawdę każdy uczęszczający tą ścieżką rowerową może tutaj przyjechać, swobodnie odpocząć, obcować z naturą. Jest to oaza flory i fauny, gdzie tych zwierząt, ptactwa szczególnie bywa coraz więcej. Gatunków ptaków jest tutaj dużo, takich, które zalatują na ten zbiornik. Stada grzywaczy, czyli gołębi dzikich, stada sierpówek, następnie kosy, cznadle, są kaczki krzyżówki, są łabędzie. Myślę, że z biegiem czasu tego ptactwa będzie więcej i będą się tutaj one czuły jak w domu i rozmnażały. W niedalekiej przyszłości zbiornik ma zostać zarybiony, dzięki czemu stanie się gratką dla wędkarzy. Wartość inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych, z czego 2 200 000 pokrył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Miejscem rekreacji może pochwalić się także Żytniów. Od kilku lat członkowie grupy Odnowy Wsi upiększają tutejszy park. Jeszcze kilka lat temu były to typowe chaszcze. Grupa Odnowy Wsi Żytniów składała wnioski, gmina zatwierdziła i w ramach tego został wykonany
parking, ustawione miejsce dla rowerów, została wykonana droga w osi tego parku w ramach programu czy funduszu Pradziad. Zostały ustawione te oto parasole słomiane z ławkami i stołami. Wkładem własnym członków grupy była praca włożona w odnowę tego miejsca. Dzięki niej mieszkańcy mogą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu w miłym otoczeniu. Ważnym aspektem rozwoju gminy jest dobra komunikacja, dlatego remontowane są również drogi. Znajdujemy się na drodze dojazdowej do gruntów rolnych Jaworzno-Bankowe-Cieciułów. Długość tej drogi wynosi 2,3 km. Jest to inwestycja zrealizowana w tym roku ze środków gminy i ze środków dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Koszt inwestycji to 840 tysięcy, z czego dofinansowanie wyniosło 380 tysięcy. W 2019 roku gmina dołożyła się również do remontów dróg powiatowych w Cieciułowie i Dalachowie kwotą 280 tysięcy złotych. Oprócz tego dokonywano drobnych napraw bieżących nawierzchni. W przyszłym miesiącu rusza ciekawy projekt wspierający komunikację zbiorową. Będziemy organizować nowe linie autobusowe, które z 5 kierunków naszej gminy będą dowoziły mieszkańców, również seniorów, po to, aby ci, którzy mają utrudniony dostęp i do tej pory nie mogli korzystać z dobrodziejstw komunikacji zbiorowej, mogli dojechać do centrum gminy, pozałatwiać sprawy w urzędzie, w aptece, w marketach i później ci mieszkańcy mogą powrócić z powrotem do swoich miejscowości tego samego dnia. Każdy dzień roboczy zostanie przydzielony jednemu z 5 kierunków kursowania. W wybranym dniu tygodnia autobus będzie kursował raz do Rudnik i raz z powrotem. Dla osób powyżej 60 roku życia bilety będą refundowane.